Po moim wyglądzie chyba wiecie, co się dzisiaj działo w odcinku. Adoptowała mi rodzina SWATów, wojskowych, szpiegów, a szpiegów podglądała youtuberów. Także oglądajcie do końca, stawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem. Jedna subskrypcja z dzwonkiem, łapka w górę, to normalna ręka dla Fireouta. Będę wdzięczny. Zapraszam na fireout.pl, czyli mój sklep. Pierwsza linijka w opisie. Jak coś teraz zakupicie, dostaniecie się do grupy, na której można ze mną grać. Także jeżeli ktoś chciał ze mną zagrać, to zapraszam, link w opisie. Dobry, kim wy jesteście? Witam cię, synku, teraz jesteś SWATowcem. SWATowiec, witam, jestem do usług. Dobrze, więc zaraz pójdziemy do domu, tylko musisz pamiętać, że tutaj są zasady. Jakie zasady, tato? Omijaj bomb. A, mamo, omijaj bomby? Mamy bomby tak, w domu? To jest czyste. Dobra, pole minowe. Wbijam, a kto to jest? Poznaj siostrę swoją, to jest... O, dzień dobry, pani siostrze. A, ona mnie strzela palizatorem. A, pomocy, ale miło, mamo, ale mi... No, to nie jest miłe. Zostaw go, analiza, masz karę na 10 dni. O nie, analiza. O, ona płacze. Tato, nie musisz dawać kary, to moja wina. No nie, to była jej wina, dobra, weźmy do środka. Wow, ale dom fajny mają SWATowcy. Ale kozacki domek macie. A gdzie mam pokój, tato i mamo? Tutaj, tu. Tutaj? Ale kozacki, naprawdę. Tylko ja nigdy nie miałem takiego łóżka, bo jestem ogólnie środką. Nie spodziewasz się czegoś? Co? Przecież to... O co wam chodzi? Możecie wyjść z mojego pokoju już, mamo, bo chcę iść spać, może? Synku, porozglądaj się dobrze po pokoju. Dobrze, no, tato. No, dokładnie. Dobrze, mamusiu, to dziękuję. Nie wiem, o co im chodzi. Ej, co to jest? Czy to jest... Nie, muszę ją rozbroić, przecież to jest test, na pewno! U nie, przecież jesteśmy w rodzinie SWATów, tu bomby się rozbraja. Dobra, rozbrajam. Cyk, 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 wyjmuję kabelek, dobra. O nie, ona wybuchnie! O! Dobra, udało się rozbroić. O Jezu! Mamo, tato, co to było pod moim łóżkiem? Ja, bomba? No mówiliśmy, żebyś uważał. Wy to specjalnie postawiliście, czy co? Nie, nie, nie. Zdaj swój test. O, to był test na SWATa. A, najlepsze lody w mieście. Najlepsze lody w mieście. Wow, kocham lody. Dobra, mamo, to idźmy. Ja chcę lody smurfu. A, coś wybuchło, mamo. O, coś wybucha. Ile wy tu bomb macie, tato? Uciekajmy stąd! To jest najgorszy dom na świecie! Ale rodzina nawet fajna. Dobra, wsiadam do auta. Tylko to nie test, jest to już prawdziwy atak na bank. Idziemy szybko. Widzę ich, mamo! Ej, co, ale co my mamy zrobić? My jesteśmy tylko SWATami. Czekaj, ale to mamy strzelać w nich, czy co? Jest tak? Pierwszy? O Jezu, wy macie jakieś... Ale ja nie mam broni, ja mam tylko bombę. Uważaj. Masz bombę. Dobra, masz już bombę. Biorę, już... Bombę mam, mam bombę, mamo. Jak ja idę słabo. Radam się tam, mamo. Dam radę. Mega stresujące. Dobra, uwaga, otwieram. O nie, to się już pali, zobaczcie! Otworzony safe! Ej, czekajcie. Stoją tam. O nie, dobra. Stawiam bombę. Okej, okay, teraz muszę iść tutaj. O, ale tu już się pali wszystko. Uwaga! Ej, wy! Żołnierze! Znaczy złodzieje, wychodzić, proszę, zapraszam! Sayonara! Yeah! Ej, rozwaliłem ich, mamo! Yes, udało się! O ja, jeden znikł. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze! Yes, tato! Jesteś ze mnie dumny? Dołączam do rodziny? Może tu wejść, tato, najpierw. Tato, wiem, że nie. Dołączam do rodziny? O, brawo, synku. Oczywiście! Jest, ale mam kochaną rodzinę, naprawdę. Ja takiej bardzo dawno nie miałem, naprawdę. Dobra, a teraz wracamy do bazy. Jest! O, czemu jesteśmy na górze policji przy helikopterze? Słuchaj, my musimy lecieć na bardzo dla nas ważną misję, a wiem, że nie chcesz opuszczać Brookhaven, więc no, lecimy chcę bez ciebie, ale... Oddam cię do lepszej rodziny, okej? Okay? Nie! No, mamo! Musimy. Puszcza mnie najlepsza rodzina w całym w ogóle Brookhaven. I teraz ja co mam zrobić, rodzice, no? Wylecicie? Halo! Do kogo mnie zostawia się chociaż? Bo wiecie zobaczysz mi... Zobaczysz później, przyjdą po ciebie! A, to ciekawe. To do widzenia, rodzino! Fajnie się żyło! Fajnie się rozbrajał bomby. Dobra, straciłem rodzinę, ale dostałem pod ten adres, że mam tutaj przyjść po nową rodzinkę i trochę się stresuję, wiecie, bo pierwszy raz będę szedł do rodziny wojskowej, czy coś te... Ej, to jest nowa rodzina! Wow, ile osób jest w tej rodzinie? Dzień dobry, witam. Witamy. Dzień dobry. Ej, czy ona strzela? Kim wy jesteście? To ty miałeś być tym wojskowym, którym dostaliśmy informację? Tak. Dobra, idziesz szybko po mundur za mną. Jaki mundur? Już idę, to przepraszam. Już do szeregu, albo będziecie mieli do zrobienia 20 pompek. Co? 20 pompek? Przecież to jest rozbój w biały dzień. Dobra, szereg, szereg, szybko, szybko, szybko. 20 to jeszcze mało, syn. Co? To jest mało? Dobrze, a ty idziesz ze mną, szybko. Dobra, już idę, tato. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy, to? Masz to swoje miejsce, będziesz się przebierał teraz. Bierz mundur. Co mam mundur? Wciąż ja nie jestem. Aj, no dobra, szybko przebieram się, szybko, zanim mnie tata pobije. Dobra, założę takie coś, wyglądam jak policjant. Proszę pana, już skończyłem. Co to jest? Już nie jesteś z policji. Ale może być, proszę, bo innego nie miałem w szafie. Dobra, ale musisz kask. Jest. Kask? O, dobra, już zakładam. Jaki by tu kask wziąć? Rowerowy na przykład? O, ale maska, to jest kozackie według mnie. A pana?
No dobra, już ci pozwolę, teraz musisz broń wziąć, chodź do zbroi. Dobra, idę do broni. Pluwa, dzięki tato, bardzo fajna, naprawdę. Dobra, teraz do szeregu. Do szeregu, dobra, już biegnę, tato, już, witam, witam dzieci, witam panie Ruskacz i wszyscy. Dobrze, tato, co mam robić? Idę do fryzjera. Obcinałem wszystkim włosy, po kolei, za mną do auta. Idę do tusiu, wow. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ej, czekajcie, czy on powiedział obcinamy włosy wszystkim? Nie, chyba tak nie powiedział, dobra, wchodzę. Dobra, wybiegamy wszyscy, raz, dwa, raz, dwa. Już biegnę, tato, szybko na musztrę. Dobrze, stoi pierwszy, ja idę pierwszy, dzień dobry. Dobra, a na jakie włosy mi obcinasz, tato? Nie będziesz miał włosów, żadne. Co? Co ty gadasz? O, zaraz, teraz pięknie. Nie, teraz jak ja wyglądam jak nubek, który nie kupił włosów. Mamo, czemu mi to zrobiliście? Synek. Co? Piękny synek, chyba nubowski synek, prawdziwy prędzej. Wojskowy. Daj mi spokój, mamo, bo to naprawdę już mam dosyć. O Jezu, jakie to jest ciężkie, dobrze, tato. Dobrze, jeszcze długo. A, to jest mój pierwszy trik od paru dni. Jeszcze 30 zostało. Dobra, już robię, tatusiu. Dobrze, że... O Jezu, nie chcielibyście być na moim miejscu, naprawdę. Dobrze, a więc teraz robimy test broni, każdy broń. Dobrze, każdy broń. Gotowości? Tak, jest, mam broń. Tato, co dalej? Dobrze, niebieski za mną, pokażcie jak się strzela. O, niebieski, ale masz farta, będziesz mógł sobie postrzelać. Dobrze, a więc strzel w ten płot. O, strzel w płot, dokładnie. Strzelaj, dawaj. A, dostałem! Nie we mnie! A, tato, on we mnie strzelił. Co ty zrobiłeś, no? Strzelać nie umiesz. Ała, zawieźcie mnie do szpitala. Uznajmy, że to jest test bólu, bierz go szybko, Marela. Proszę, pomocy. A, zaraz zginę, o Jezu, Jezu, naprawdę. Dobrze. Nie, będzie dobrze, dostałem kulką. Jestem lekarką na wojnie. Pani była lekarką na wojnie, to no, niech pani tak, idzie. O nie, tata odkrył w ziemi. Dobra, wyciągnij go, biegnij, biegnij, mamo, dawaj, proszę. O, co dalej, mamo, co wy musicie zrobić? Bierzemy go na stół. Nie, proszę. O, jeju, co się dzieje? Mamo, dobrze, tata? Spokojnie, synku, wciepiłem ci jakieś rzeczy z tego samochodu metalowego i masz teraz. Czekaj, czy ja mam robotyczną rękę? Czy ty to wyjąłeś z tego samochodu, który się właśnie pali i nie ma kół? Dokładnie, ale spokojnie, mamy jeszcze jedno auto w zapasie. Tato, ale ja jestem półrobotem teraz, to co to ma znaczyć w ogóle? No, będziesz mocniejszy. Mocniejszy, czyli mogę strzelić dokładnie teraz w tatę? Dokładnie, chodź, idziemy do auta nowego. A, dobra, mamy tym jechać teraz do domu z powrotem? Dokładnie, wsiadaj. No nie wiem, czy to zadziała. Tato, to nie działa w ogóle to auto. Działa, działa. Jedzie, działa. Na jednym kole. Co to jest? To jest mocna, mocna furmanka. Brat tu chodź. Dobrze, za tą rękę robotyczną dam ci dzisiaj odpoczynek, więc dziękuję, ty tatusiu. Ty idziesz spać, ja idę trenować. O, jak dobrze. Pierwszy raz mogę sobie pospać w moim pięknym łóżku. Ty, dzieciak, idziesz z nami, twoich rusów nie ma, idziesz szybko. Ej, co jest? Czemu tu są? Szybko. Kim wy jesteście? Halo? Szybko, nie mamy czasu. Ej, halo, zostawcie mnie, co się dzieje? Tato wojskowy. Mój tata jest wojskowy, on was zastrzeli. No nie, gdzie my jedziemy, czym my jedziemy? Kim wy jesteście w ogóle? Jesteśmy rodziną szpiegów. Rodzina szpiegów? Co to znaczy? Czyli wy podglądaliście mnie przez cały dzień? Będziesz z nami podglądać youtuberów, a potem ich okradać. Ale mamo, ja chciałem tamtą rodzinę, ona była a nie, w sumie to była gorsza od tej. Ale jak to podglądać youtuberów i ich okradać? O co chodzi? No, czekamy aż widzą. O nich wam chodzi? Dokładnie. Tak. O ja, ej, dobry plan nawet. I co, będziecie ich okradać? Mhm. To już nie jest aż tak fajne, ale no dobra. Słuchaj, przebierali się w nasze ciuchy. Albo cię wyrzucimy z tej rodziny, czyli szybko. Czyli mam takie, wiesz, takie ukryte, nie? I w ogóle tak, takie... Tak, tak. Nie, za krzaka musisz się przebrać. Za krzaka? O, przebrałem się już za krzaka. Dobrze, czy nie? Dobrze, dobrze, a teraz weź lornetki i zobacz, co oni robią. Lornetka, dobra, lornetka. Patrz, ma iPhone'a, bogata pewnie. Wow, ej, jak jest bliska ich widzę. To tak działa lornetka, nie? Dokładnie. O, patrz, mnie się śmieją. Śmieją się, oni nagrywają filmik na YouTube'a. Dobra, czekaj. TikToki robią pewnie. A, TikToki, rozumiem. Dobra, idziemy do nich, mamo? Tak, tak, biegniemy. Ej, czekaj, mamo, stań w miejscu. Jaką masz dużą głowę teraz. Dobra, słuchaj, chowaj się. Musisz przejść przez te drzwi i chować się w krzakach w domu. W krzakach? Dobra. My idziemy na górę. Ej, dobre to jest, ja się tu mnie tu nie widać w ogóle. Tak jakby w ogóle mnie nie było. Dobra, wchodzę na górę, wchodzę na górę. Ej, kozacko, u nie, ona to nagrywa. Krzak, szybko. Dobra. Nie widziała mnie, ale fart. Dobra, idę tędy. Ej, właściwie co ja mam ich nagrywać? Kamerę sprzed 5 lat jakąś słabszą, ale mogę ich nagrywać. Dobra, nagrywam ją. Nagrywam, jak coś to w krzak wchodzę. Dobra, na luzie. Tata mnie widzi. Ej. O nie. Dobra, tutaj w tego krzaka. Idealna skryjówka. W ogóle mnie nie widać, zobaczcie. Taka kamera sama. Ale kozacko, jak będę mieć dużo materiałów, nie? Co tu się dzieje?
Czy oni wychodzą z domu? Oni wyszli z domu, słyszysz mnie? Słyszę, bierz szybko safe, bierz! A, dobra, safe'ik, gdzie safe'ik? Czekaj, gdzie safe'ik? Ustawione, klik! Wybuch, jest, mam kasę, uciekam, mamo! Uciekam, mam 100 dolarów! Ło! A, moja noga! Mamo, gdzie ty jesteś? Do autobusu, a, dobra, szybko. Do autobusu, dobra ucieczka, dobra, kryj kamuflaż, bardzo dobry. U mnie tata, dobra. Jedziemy, mamo, udało się! No dobra, no to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Siema, no i cześć!